Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj u Romana. Bestia się mnie jeszcze boi trochę. Wsiechałem mu, przyjechałem do niego uwędzić coś sobie, zacząć jego wędzarnię i to jak wędzi. No powiedz coś o sobie. Cześć, jestem Roman. Cześć, jestem Roman. To już wiemy. To już wiemy. No nic, no właśnie uczę się wędzić. Łukasz przyjechał mi pokazać, jak tutaj kontrolować te temperatury i tak dalej, jak osuszać. Czyli generalnie od podstaw wszystko. Mam nadzieję, że w przyszłości będę wstawiał zdjęcia z moich pięknych wyrobów. Ale no, jeszcze nie teraz. Zobaczymy, czy my to w ogóle opublikujemy, bo jak tam wędzonki wyjdą, to opublikujemy, a jak nie, to się nie przyznamy, że tu byliśmy, nie? A, tak, dokładnie. To tak, żeście mieli jasność. Nie, tak czy siak ten film powstanie. Dla mnie to też jest nowość, bo ja nigdy nie wędziłem wędzanią z kanałem, ale tutaj mam pomoc w postaci dobrych termometrów i mamy obecnie 51 stopni wędzarni i się ładnie dymi. Tak. Temperaturę regulujemy za pomocą worków jutowych i tym, że odsłaniamy palenisko albo je bardziej przykrywamy. Tak to wygląda w skrócie. Tak. Coś od siebie jeszcze do grupy? Coś od siebie do grupy. No, każdemu życzę, żeby ktokolwiek, kto nie umie, miał takiego dobrego nauczyciela, oczywiście. Pod ręką. No, takie pod ręką to godzina drogi. Słodzi mi, żebym nie pojechał. Nie, znaczy ja mam nadzieję, że będziecie się wspierali na grupie i w miarę możliwości służyli pomocą osobom, które są w waszej okolicy i pokazywali nam, jak się fajnie wspieracie na grupie ogólnie, bo ta grupa jest po to, żeby funkcjonowała jako takie zrzeszenie wędzarników w UK i Irlandii. I pokazała, że można się wspierać po prostu. I pokazać także, że domowymi sposobami można także uwędzić. Następny challenge może w kartonie będziemy wędzili. O kurczę! Ja w śmietniku już wędziłem. Znaczy mój syn wędził w śmietniku. Na razie się uczę na takiej wędzarni, więc... Dobra tradycyjna konstrukcja, beczka, kanał i dziura w ziemi. No ja, jak to mi moja mama mówiła właśnie, że no, tego typu sposoby są najlepsze. No najprostsze. Zazwyczaj takie prowizoryczne konstrukcje służą latami. Miejmy nadzieję, że ta też posłuży. No, także do usłyszenia, pozdrawiamy Was stąd i czekajcie. Cześć. Na zdjęcia. Może będą na końcu tego filmiku, a może będą po prostu od razu na grupie. Zobaczymy. Pozdrawiamy, cześć. Na razie. Chwila spokoju, patrzenia w kamerę i możemy... Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj mamy tlisie, tam ładnie. No idź tam i zobacz. Idę. Czekaj. Już jestem. Tam, żeby było widać kierownika. Zaczynają nabierać kolorku. Pięknie zaczyna wyglądać. I pachnieć. A pachnieć to już nie mówię. Okej. Dobrze, idziemy teraz, bo mamy kiełbaski już są gotowe tutaj. Roman będzie wyciągał. Poczekaj, no i zanieś. Zobaczymy. Akurat podłożyliśmy się, zaczęło kopcić. Niefortunnie osiągnęło odpowiednią temperaturę w tym momencie. Teraz ostygnie. Przykryj. Okej. I chodźmy tutaj, zobaczymy, co nam tutaj wyszło. Taki ładny kolorek mają. Mi się podoba.
My już tutaj parzymy sobie. Temperatura wody 85. Wędzonki mają 52 w środku. Niebawem będziemy kończyli tę zabawę.